Dzień dobry, Szanowni Państwo. Bardzo się cieszę, że gościmy dzisiaj u nas panią minister Marzenę Machałek, która przyjechała do powiatu kamiennogórskiego, żeby przekazać nam bardzo dobrą informację, informację związaną z realizacją nowego programu, programu pod tytułem Fundusz Inwestycji Samorządowych, ale tutaj o szczegółach więcej powie pani minister. Bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak zwykle pozdrawiam wszystkich mieszkańców powiatu kamiennogórskiego i przyznam szczerze, że jestem bardzo zadowolona, że mogę przekazać Państwu tę dobrą wiadomość. Mówię to jako poseł ziemi tej, jako przedstawiciel rządu, że to, co dzisiaj Państwu przekażę, na pewno przyczyni się do rozwoju powiatu kamiennogórskiego. Cieszę się z tego i muszę to bardzo podkreślić, że z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy powstał Fundusz Inwestycji Samorządowych. To jest 6 miliardów w skali kraju. 6 miliardów Fundusz Inwestycji Samorządowych to są konkretne środki, konkretne pieniądze, które trafią do konkretnych samorządów, trafią też do powiatu kamiennogórskiego. I do powiatu kamiennogórskiego trafi ponad 6 250 000, jeśli czegoś nie, to mnie tutaj stawia. Niecałe 6200. Niecałe 6200. No chciałam jeszcze dołożyć 50, byłoby lepiej. To pani minister może nam dołoży. Szczerze mówiąc, jak będę miała okazję zadbać o to, żeby było więcej, to oczywiście obiecuję, że zadbam. To jest ponad 6 200 000, ponad 6 200 000 dla powiatu kamiennogórskiego. Cały czas mówię ponad, bo tak to zakodowałam. I to są pieniądze, które trafią na potrzeby mieszkańców Kamiennej Góry, na potrzeby inwestycyjne samorządów. Wiemy, że ten ostatni czas to nie był łatwy czas dla nikogo. To nie był łatwy czas dla nas Polaków, dla nas pracowników, dla nas pracodawców, dla wszystkich, którzy ucierpieli wskutek tego, że należało zastosować pewne zamrożenie gospodarcze, by móc skutecznie walczyć z pandemią. Rząd okazał się skuteczny. Dzisiaj można powiedzieć, że cele, które rząd sobie założył, a więc takie, by nie zabrakło miejsc, by można było skutecznie leczyć chorych, by wypłaszczyć tę legendarną krzywą, która by mogła zagrozić bezpieczeństwu Polski i Polaków, udało się to opanować, ale skutki tego typu decyzji wszyscy odczuwamy i to jest tak, że może do samorządów, czy samorządy mogą stać przed różnymi decyzjami, które mogą ograniczyć ich możliwości inwestycyjne i my wiemy, że nie można na to pozwolić. Wie o tym prezydent Andrzej Duda, stąd zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego, do rządu o podjęcie takiej inicjatywy. W związku z tym te 6 miliardów dla samorządów w Polsce, to jest 5 miliardów dla samorządów miejskich, miejsko-wiejskich i 1 miliard dla powiatów. Chcę powiedzieć, że to są konkretne środki, konkretne pieniądze dla powiatu kamiennogórskiego, podzielone na poszczególne, ja nie mówię szczeble, bo samorząd nie ma szczebli, to są pieniądze dla różnych rodzajów powiatów. I teraz mogę powiedzieć tak, tu poproszę pana starostę o pomoc i tu chciałabym przekazać oczywiście panu staroście tę dobrą wiadomość, ale przede wszystkim mieszkańcom. I tak miasto Kamienna Góra, miasto, tu miałam przyjemność być wiceburmistrzem, dostaje 3 425 945 zł. To są konkretne pieniądze. Gmina wiejska Kamienna Góra 1 233 000, ja to mówię w zaokrągleniu, to oczywiście Państwu przekażemy. Gmina Lubawka 500 000 i gmina Marciszów 500 000. Też trzeba tutaj powiedzieć, że gdzieś nam zniknął powiat, ale już przekażę, jest powiat, panie starosto, a to jest taki symboliczny czek dla powiatu, dla pana, by pan dobrze tutaj z radnymi gospodarował tymi środkami na te potrzeby, które pan diagnozuje w uzgodnieniu z mieszkańcami jako najważniejsze potrzeby powiatu. Ja zdaję sobie z tego sprawę, tutaj przekazuję. Chciałabym też symbolicznie tutaj Aś,
gdyż taka jest prośba o przekazanie tych czeków, symbolicznych czeków właśnie dla gminy Kamiennej Góry, dla Marciszowa, dla oczywiście dla Lubawki. Także przekazuję tu panu, pan nie starosto, o to, żeby pan zadbał, oczywiście o to, żeby wspólnie uzgodnić takie też inwestycje, które są strategiczne z punktu widzenia potrzeb mieszkańców. Ja wiem, że potrzeb jest dużo, wiemy, że to są potrzeby rozliczne. To są potrzeby takie jak szpitale, jak remonty, modernizacje szkół, czy taboru, jeśli w danych miastach jest to istotne. Tutaj wiem, że potrzeby są znaczne, to jest szpital, to są drogi. Oczywiście też trzeba powiedzieć, że w ostatnim roku na drogi w powiecie kamiennogórskim pieniądze też były przekazywane przez wojewodę. Chciałabym, zanim jeszcze oddam panie starosto głos, to powiedzieć taką rzecz, że ja się cieszę, że te ostatnie lata udało się dla Kamiennej Góry pozyskać liczne środki. To są duże pieniądze. Można powiedzieć, że cieszę się, że w tym czasie, kiedy też pracuję dla oświaty w Polsce, to też dbam o oświatę w Kamiennej Górze, że w zasadzie wszystkie szkoły w mieście Kamienna Góra i szkoła podstawowa numer 1, w której uczyłam, i szkoły średnie, szkoły ponadpodstawowe, wszystkie będą miały albo odbudowaną, albo zmodernizowaną bazę sportową. Przed nami kolejne działania, jeśli chodzi oczywiście o szkołę numer 1, te środki są. Natomiast dzisiaj to są kolejne pieniądze na kolejne potrzeby mieszkańców powiatu kamiennogórskiego. I tutaj przekazuję głos panu, panie starosta. Dziękuję bardzo pani minister. Dziękuję w imieniu wszystkich samorządowców z terenu całego powiatu kamiennogórskiego, tutaj rządowi i pani minister za tą doskonałą informację. Jak państwo wiedzą i wszyscy o tym wiedzą, bo to jest efektem tego, że rząd też wie, pieniędzy w samorządach nigdy za wiele. Szanowni państwo, samorządy realizują 40% wszystkich inwestycji, które są realizowane w skali kraju. Więc te pieniądze pokazują, jak to jest ważne, żeby pomagać samorządom inwestować. To działanie w postaci Funduszu Inwestycji Samorządowych, które teraz jest realizowane, jest elementem tarczy, tej tarczy covidowej. Wcześniej były słyszane głosy, że o ile przedsiębiorcy, o ile różne grupy społeczne mają możliwość korzystania z różnej pomocy rządowej, o tyle samorządy, które przecież, jak sobie doskonale wszyscy zdajemy z tego sprawę, również poniosły znaczne koszty, nie mają swojej tarczy covidowej. Dlatego też właśnie tutaj na inicjatywę pana prezydenta takie działania zostały przez rząd podjęte. Właśnie po to, żeby nie zahamować tych inwestycji, które są jakby podstawą funkcjonowania państwa, bo inwestycje, a zwłaszcza inwestycje te budowlane, napędzają całą gospodarkę. Tak jak powiedziałem, 40% wszystkiego, co się w Polsce buduje, realizują właśnie samorządy. I te pieniążki w ogromnej mierze mają za zadanie spowodować, żeby w efekcie poniesionych kosztów przez samorządy w związku z epidemią nie zostały pewne zadania, na przykład z budżetów wycofane, te, które były planowane, bo te pieniądze służą samorządom za wkład własny w zaplanowanych inwestycjach. Dodatkowo atutem tego rozwiązania jest to, że to są pieniądze, które nie są znaczone, czyli one nie są dedykowane do jakiejś określonej grupy wydatków, czyli na przykład na drogi, tylko one mogą służyć jako wkład własny do każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego, które jest zaplanowane przez gminę, przez miasto, przez powiat. To nie są pieniądze znaczone. A potrzeby jakie są, to już najlepiej wiedzą włodarze poszczególnych samorządów i tam, gdzie te pieniądze będą mogły być wykorzystane, najlepiej tam, mamy nadzieję, będą wykorzystane. To jest, szanowni państwo, bardzo ważne, jak jest podkreślane też, wiadomo, że w tych małych samorządach większość inwestycji jest realizowanych przede wszystkim przez te mniejsze firmy, bo te wielkie koncerny z reguły małych czy średnich takich inwestycji drogowych czy infrastrukturalnych nie realizują. Dlatego też dodatkową korzyścią tego działania w ramach tego, co tutaj jest zapisane, tarczy dla samorządów, będzie to, że te pieniądze w lwiej części pozostaną na tych terenach, gdzie one są przeznaczane. To jest bardzo ważne, szanowni państwo, bo jeżeli
popatrzymy przez analogię tego, co dzieje się w powiecie kamiennogórskim i większości gmin położonych na terenie naszego powiatu, to u nas faktycznie tak jest, że większość inwestycji jest realizowanych przez naszych lokalnych przedsiębiorców. Więc te pieniądze w ogromnej części pozostają na terenie naszego powiatu, gminy, miasta, wsi. Nie są transferowane nigdzie dalej, więc po prostu trafiają do kieszeni naszych przedsiębiorców, a pośrednio potem do kieszeni pracowników, którzy w tych przedsiębiorstwach naszych lokalnych pracują. Więc w ten sposób dostajemy tutaj 6 milionów, prawie 200 tysięcy złotych, które dodatkowo w obrocie gospodarczym na terenie powiatu się znajdą. To jest też taki element zrównoważonego rozwoju, co jest bardzo często podkreślane, że rząd chce realizować taki właśnie program zrównoważonego rozwoju. Z tej całej puli 6 miliardów, 2 miliardy 600 milionów złotych idzie do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, czyli tych mniejszych, tak? 50% środków idzie do tych gmin mniejszych, też właśnie po to, żeby te szanse rozwojowe wyrównać. Bardzo się cieszę, no Pani Minister, co ja mogę więcej powiedzieć? Na pewno dopilnujemy tego, żeby te pieniądze pomogły nam być może zrealizować jeszcze coś więcej niż planowaliśmy, chociaż jak wcześniej Państwa zapewniałem, mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, że powiat kamiennogórski nie zmienia swoich planów inwestycyjnych i niezależnie od tego, że mamy epidemię, to te zadania, do których realizacji się zobowiązaliśmy, to w tym roku będziemy realizować. I tak faktycznie jest, bo te drogi, o których Pani Minister powiedziała, dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, obie już są realizowane w tym momencie, czyli mówimy o Uniemyślu i o Błaszkowej. One są w trakcie realizacji. Może w związku z tym, że te dodatkowe 500 tysięcy nam jako powiatowi wpadnie, jeszcze coś się uda zrobić. No tym bardziej, że gminy tutaj dodatkowe pieniądze dostają, a przecież doskonale wiemy, że przynajmniej ja tak uważam, że taką optymalną formą finansowania inwestycji infrastrukturalnych, na przykład drogowych, to jest taki montaż, gdzie gminy również w tym partycypują. Dziękuję bardzo Pani Minister. Postaramy się dobrze te pieniądze wykorzystać. Na pewno będziemy tutaj informować na bieżąco, co się z tymi pieniążkami dzieje. No i cóż, i czekamy na kolejne, na pomoc Pani Minister w kolejnych, tak powiem, przedsięwzięciach, bo niedługo zbliża się okres, kiedy będziemy składali wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na kolejne przedsięwzięcia. Na pewno te wnioski złożymy, no i na pewno też będziemy oczekiwali pomocy ze strony rządu w realizacji tych przedsięwzięć. Aha, jeszcze jedno, jeżeli Pani Minister pozwoli, tylko powiem, bo taka informacja techniczna, podjęcie tych pieniędzy jako tego wkładu własnego do tych przedsięwzięć nie będzie się wiązało z żadnymi skomplikowanymi procedurami. Bardzo szybka ścieżka realizacji tego projektu. Na początku sierpnia będzie termin składania wniosków, mniej więcej do połowy sierpnia 2 tygodnie termin rozpatrywania wniosków i na początku września wypłaty od zrealizowanych już przedsięwzięć, wtedy jeżeli już ktoś będzie miał zrealizowane, już będą wypłaty wtedy na początku września. Więc bez zbędnej procedury po to, żeby wykorzystać właśnie atuty tego działania tarczy dla samorządów. Ja tyle. Dziękuję serdecznie. Jeszcze Pani Minister tutaj chciała powiedzieć. Jako słowa podsumowania do tej kwestii, oczywiście rząd bardzo szybko podjął działania, tak zwane tarcze 1, 2, 3, 4. To były po kolei bardzo błyskawiczne działania też Sejmu, by można było ochronić pracowników, pracodawców, chronić miejsca pracy, ale też chronić to, co najważniejsze, czyli tą samorządność i inwestycje, które są w samorządzie, i dlatego też słuchając samorządów, jestem członkiem też Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, słuchając tego typu uwag, taka decyzja została podjęta. Z jednej strony konkretne środki, które nie są znaczone, które pozwalają na decyzje samorządom i pozwalają nie wyhamowywać z inwestycji, które już samorządy rozpoczęły, bo wkład i pieniądze, ten wkład własny jest. I to jest bardzo ważne, o czym mówił Pan Starosta. I to jest ważne, że tutaj, i chcę bardzo podkreślić, że akurat ten Fundusz Inwestycji Samorządowej jest funduszem, który powstał z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. Chciałam też powiedzieć o drugiej kwestii dotyczącej powiatu, ale generalnie
ona dotyczy całej Polski, bo jest trójka, to jest o coś, o co walczyliśmy, a dotyczy tak naprawdę sprawności komunikacyjnej Polski, bo to jest połączenie północy Polski z południem. I chcę powiedzieć, że jestem nieustająco w kontakcie z Generalną Dyrekcją, z Ministerstwem, ministrem Adamczykiem, wiceministrem Weberem. Jestem w kontakcie też z ministrem Dworczykiem, szefem kancelarii, ministrem Kubowem, bo sprawa łącznika jest sprawą tutaj w Kamiennej Górze bardzo ważną. Wiemy, że ta inwestycja, która tak naprawdę, ten ostatni odcinek, słuchajcie Państwo, są 3 miliardy, to są ponad 3 miliardy, które tutaj będą w końcowy odcinek zainwestowane. I jest sprawa łącznika, który mógłby i który musi pomóc mieszkańcom, jeśli chodzi o skutki, bo liczymy na to, że S3 przyniesie pozytywne skutki dla rozwoju powiatu. No wiadomo, że duża droga to też pewna uciążliwość i żeby tę uciążliwość, jaka mogłaby to robić dla mieszkańców, żeby zniwelować. Wiem, że w tej chwili, to mam informację z dzisiaj z rana, zostało przygotowane porozumienie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zostały one przesłane i jest opiniowane w Ministerstwie Infrastruktury i będzie przesłane do Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ tutaj w tej kwestii sprawy łącznika to jest styk dwóch dróg, drogi krajowej i drogi wojewódzkiej i mam nadzieję, że tutaj te dwa organy ze sobą się porozumieją i dla dobra mieszkańców ta inwestycja będzie w sposób taki właściwy, rytmiczny, zgodnie z rytmem tej inwestycji, całość inwestycji realizowana. Ale w tej chwili już zupełnie inna kwestia i nie mogłabym z niej nie skorzystać. Rok szkolny, ten zajęcia dydaktyczne kończą się. Ten trudny, dziwny, niezwykły rok jest za nami i dlatego chciałabym skorzystać z okazji i bardzo wszystkim podziękować. Podziękować za to, że dzięki takiemu zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, ich kreatywności, ich wytrwałości, otwartości na nowoczesne technologie, dzięki też dzieciom, które były odpowiedzialne, które też szybko uczyły się nowej rzeczywistości. Chciałam też podziękować rodzicom za to, że tak wspierali, rodzice wspierali dzieci i musieli niejednokrotnie być w takim częstszym, bezpośrednim kontakcie z nauczycielem, ze szkołą poprzez środki internetowe, też musieli przez środki cyfrowe, musieli się szybko rodzice uczyć. Ja chcę za to wszystko serdecznie podziękować. Chcę podziękować, że dzięki temu, w zasadzie mogę Państwu powiedzieć, bo jako ministerstwo monitorujemy to na co dzień, że bez większych zakłóceń udało się przeprowadzić te zajęcia i udało się sprawnie te zajęcia w sposób zdalny, różnie rozumiejąc naukę zdalną, udało się to wszystko wykonać. I to jest no, wielka sprawa, za co Państwu bardzo serdecznie dziękuję i dziękuję bardzo dzieciom i młodzieży, że tak wytrwale w tym wszystkim uczestniczyli. Życzę powodzenia dla tym, którzy jeszcze przed nimi jakieś egzaminy. Życzę też, by się udało dostać do wymarzonej szkoły, bądź dla tych, którzy kończą szkołę branżową i techniczną, wybierają się do pracy, by te prace, jak najlepszej pracy się odnaleźli dla siebie. Natomiast chcę też życzyć po prostu, zwyczajnie, dobrych wakacji, które też będą inne, ale wypocznijcie wszyscy, życzę to też rodzicom, żeby wypoczęli od nauczania zdalnego, życzę też nauczycielom, życzę uczniom, wypocznijcie wszyscy na tych wakacjach, nabierzcie takiej siły, tężyzny i też takiej odporności, wszystkiego dobrego i dziękuję za tę pracę, za te zaangażowanie. Dziękuję Pani Minister, a ja oczywiście korzystając z tego, że już Pani Minister wszystko powiedziała, powiem tylko tyle, że pod tymi życzeniami również jako przedstawiciel organu prowadzącego dla kilku jednostek podpisuję się w imieniu swoim, całego Zarządu Powiatu Kamiennogórskiego i wszystkich radnych i do zobaczenia w szkołach po wakacjach. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo za udział w dzisiejszej konferencji.